Cześć! Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie rozmawiać będą Marcin Milewicz, Szymon Pawlak i dzisiaj kolejny raz mamy gościa. Jako że kontynuować będziemy zakres, który poruszaliśmy wcześniej, czyli około frontend obsowy, z nami dzisiaj nadal Kamil Zasada, tak jak przedstawiałem wcześniej, Guildmaster u nas w firmie. Osoba, która ostatnio miała dosyć dużo do czynienia z konfiguracją różnych pipeline'ów dla frontendu. Cześć wszystkim. Tak jak wspomniałem, kontynuujemy temat frontend obsów, ale dzisiaj chcielibyśmy się skupić na obszarze testów, w szczególności testów. Mamy wrażenie, że to jest coś, co w dużej mierze usprawniać może cały proces i tam powinniśmy się skupić, bo moglibyśmy odblokować wiele zasobów. Ale zanim to, stały segment. Co czytaliśmy? Marcin, zacznij proszę. Ja dzisiaj chciałbym wspomnieć o podcaście, ciekawym podcaście, który ostatnio słuchałem. Jest to podcast Sztuka Gadania Krzysztofa Jakubowskiego. I w ostatnim tygodniu akurat wpadł mi w ucho odcinek, w którym gościem był Miłosz Brzeziński i obaj panowie rozmawiali o tym, czym jest właściwie zadowalające życie zawodowe. Zachęcam wszystkich do przesłuchania tego podcastu. Bardzo dużo ciekawych stwierdzeń padło w nim. Mi podobało się jedno stwierdzenie, gdzie panowie wskazują, dokładnie pan Miłosz Brzeziński wskazuje na to, że tak naprawdę powinniśmy kierować się tym, gdzie idzie nam łatwo. Jeżeli widzimy, że w jakiejś czynności, pracy jest nam łatwo, łatwo nam przychodzą wyniki, czyli w porównaniu, robiąc taką analogię do szkoły podstawowej, gdzie dostajemy oceny, że nie musimy się uczyć za wiele, i mamy te piątki, to powinniśmy się tak starać, żeby dostać siódemkę. Bo w takich obszarach, gdzie jest nam łatwo, możemy robić rzeczy niemożliwe. Zamiast starać się nadrabiać nasze słabe strony, bardzo mi się to podoba stwierdzenie, bo także jest spójne z filozofią strength-based, której jestem wiernym fanem. A jak tam wieczna walka. Jak tam odwieczna walka, prawda? Co słuchaliście ostatnio? Odwieczna walka, Marcin, czyli czy mamy wzmacniać się w tych naszych słabościach, czy raczej skupić się na tym, co jest nam łatwe, przyjemne i jesteśmy dobrzy, prawda? Ja mam na to proste stwierdzenie, przynajmniej którym ja się kieruję i w mojej opinii. Jeśli mam jakieś słabości, to staram się eliminować je do tego momentu, aby one mi po prostu nie przeszkadzały. Ale sens. Nie rozwijać już na poziom dobry. Jeżeli czegoś nie mam predyspozycji, nie lubię czegoś robić, to mogę to wydelegować komu innemu, a sam poświęcić czas na coś, co lubię, w czym jestem dobry, co sprawia mi przyjemność. Taka analogia troszkę może do treningu siłowego, gdzie tam całkowicie inaczej się podchodzi do tematu. A mianowicie słabe ogniwa są tym, nad czym się powinniśmy najbardziej skupiać. Ciekawe, całkowicie inaczej. Inne podejścia. To ja będę może kontynuował, co ostatnio czytałem. Jestem w trakcie, jest to książka Why the Nations Fails. Niestety nie mam teraz przy sobie możliwości zweryfikowania autora, za co bardzo przepraszam. Wyłączyłem telefon, żeby nie było wibracji, bo z tego co wiem, to w którymś z odcinków słychać te wibracje, za co bardzo przepraszam. Poprawiamy się z odcinka na odcinek. Wracając do książki Why the Nations Fails. Trafiłem na tą książkę, ponieważ wszystkie internetowe księgarnie, gdzie analizują to, co czytam, polecały mi tą książkę. A to stwierdziłem, dobrze, trzeba zweryfikować. I naprawdę, jak do tej pory, nie czuję się zawiedzony. Książka, moim zdaniem, opisując narody, historię świata, to zaczyna się w ogóle od tego, dlaczego Meksyk i Ameryka tak się różnią, pomimo jakby prostej granicy. Co się stało w historii, że te narody są inne.
i czy my możemy w jakiś sposób tym manipulować i próbować odpowiedzieć na to. Dla mnie to, co w tej książce jest bardzo fajne, to to, że mam wrażenie, że to tylko nie odwołuje się tylko i wyłącznie do narodów. To można przeskalować na wszystko. Na zespoły w teamach, na relacje międzyludzkie, po prostu na jakąś zbiorowość ludzką. Takie moje pierwsze spostrzeżenia. Polecam, naprawdę bardzo fajna książka. Kamil. Ja ostatnio też słuchałem i oglądałem. Jakiś czas temu trafiłem na taki cykl spotkań prowadzonych przez Jasona Lersdorfa, jak dobrze pamiętam. Na YouTube można znaleźć Learn with Jason. To jest taki cykl nagrań. I tam Jason w ciągu 90 minut uczy się nowych dla niego rzeczy, zapraszając różne osoby ze środowiska. Jakiś czas temu było takie spotkanie z Mattem Pocockiem, to jest twórca jednego z lepszych kursów TypeScript dostępnych w internecie. A ja ostatnio oglądałem takie spotkanie z panem Eli Lucas. To jest pan, który pracuje w Cypressie. I to było trochę powiązane z tym, że na początku listopada wyszła 11 wersja już Cypressa i ten ich taki moduł do komponent testów przeszedł już z tej fazy beta do fazy dostępności. Jakby to już nie jest beta, tylko to już jest taka wersja produkcyjna. Oczywiście wcześniej też można było z tej bety korzystać i ona fajnie działała. I ona też tutaj u nas w niektórych projektach już od dłuższego czasu jest faktycznie wdrożona. U mnie w projekcie właśnie też korzystamy z tych komponent testów. I on w ciągu tych 90 minut pokazywał, w jaki sposób zbudować sobie prosty komponent formularza i jakie testy warto na takim formularzu przeprowadzić. Więc od czasu do czasu wracam do tej serii Learn with Jason, bo naprawdę w ciągu tych 90 minut można fajnych, nowych rzeczy się dowiedzieć. Także... I to jest za darmo na YouTubie, tak? Tak, za darmo na YouTubie. Okay. Super. Także, a ja trafiłem na Jasona właśnie z Frontend Masters. On kiedyś pracował w Netlify'u i prowadził kurs wprowadzenie do Gatsby'ego. Więc to takie są właśnie fajne, bardzo spakowane, krótkie rzeczy i można w ciągu tych powiedzmy 90 minut sobie poznać, nie czytając dokumentacji, tylko właśnie w takiej fajnej formie, żywej, z kimś, czy to z community danego frameworka, biblioteki, czy to faktycznie z core teamu, zobaczyć po prostu, jak z tym narzędziem pracować. I to, co ostatnio też mówiliśmy, fajnie popatrzeć, jak ktoś inny pracuje i tutaj podejrzeć te techniki, te metody właśnie praktyki. Także tutaj tą serię Learn with Jason bardzo polecam. Super, czyli wartościowy content. Sprawdźcie, zweryfikujcie, dajcie znać, co o tym myślicie. A my wracamy do głównego naszego tematu, czyli testów, ale głównie skupiając się na obszarze CI/CD, pipeline'ów, tego obszaru, ale nie tylko. Bo też sobie chcielibyśmy poruszyć kwestię, na jakim etapie te testy uruchamiać. To nie zawsze musi być tylko i wyłącznie pipeline. Ale właśnie, testy. Zacznijmy od tego, aby usystematyzować całą rozmowę. O jakich my w ogóle testach będziemy rozmawiać? Jakiego typu testy możemy wyekstrahować? Marcin, zacznij, proszę. No myślę, że tutaj możemy zacząć od najprostszego podziału. Mamy testy unitowe, mamy testy integracyjne, które często w sumie na frontendzie, w zależności jak tam będziemy brać pod uwagę naszą strategię testowania, mogą się przekładać z tymi unitowymi testami. No i testy end-to-end. Myślę, że okay. Tutaj frontend specyficznie się testuje, ponieważ na frontendzie takie ścisłe unit testy według takiej definicji rodem z TDD szkoły Chicago niekoniecznie dają nam jakąkolwiek wartość. Dlaczego? Ponieważ co robimy na frontendzie? Na frontendzie tak w wielkim przybliżeniu możemy powiedzieć, że budujemy poszczególne klocki, które umieszczamy na stronie. Klocki to nasze komponenty. Komponent to
coś, co posiada swój model, coś, co posiada swoją warstwę prezentacyjną i wtedy dopiero ma sens. Komponent jako część języka programowania, czyli klasa, nie ma żadnego znaczenia, tak? Dlaczego? No bo po prostu nie generuje żadnej wartości. Bo i tutaj, jeżeli mówimy o takim unitowym testowaniu, no to dla mnie, no to te unitowe testowanie jest na poziomie już samego komponentu. Oczywiście zupełnie inna historia jest wtedy, kiedy w naszym kodzie, w kodzie mamy wiele takich rzeczy, mamy do czynienia z innymi abstrakcjami językowymi, czyli tutaj budujemy różne serwisy, różne formatery, różne utilsy. Tam liczymy na to, że zadany input, output będzie generowany przez daną funkcję, metodę, klasę według jakiegoś zachowania, którego oczekujemy. Tam już takie stricte, najprostsze testy unitowe mają sens. Więc tak naprawdę pierwsza rzecz dla mnie, no to jest taka, że każdy deweloper powinien, frontend deweloper, powinien sobie uświadomić, że no to nie jest tak do końca, że możemy powiedzieć, ok, nasz unit test to jest tylko jednym jakby typem testów, no bo to oczywiście zależy. Co o tym wy myślicie? Tak, no tutaj się właśnie zgodzę z tym, że często jak my myślimy jako frontendowcy o tych testach jednostkowych czy unitowych, to my zaczynamy myśleć właśnie o tym, że testujemy komponent w jakiejś tam izolacji. Ale też stykam się z tym, że nie zawsze to jest jeszcze tak rozumiane. Tutaj pracując z osobami, które mają takie większe zaplecze backendowe, to dla nich ważniejsze tutaj jest pokrycie tych funkcji, no nie? Tego pokrycia, ten coverage całego naszego kodu frontendowego. I pojawia się taka potrzeba, żeby wytłumaczyć, że my często pod tym rozumieniem testów jednostkowych myślimy o testach komponentów, co znowu od zaplecza backendowego, to komponent testy są czymś innym niż u nas te komponent testy. I tutaj widzę właśnie takie bardziej przesunięcie tych wszystkich testów w stronę właśnie komponentów. I uważam, że to jest dobre podejście, bo frontend różni się, tak jak Marcin już wspomniał, od na przykład testowania API czy klas backendowych. I tutaj moim zdaniem fajniej się skupić na tym, jak ten nasz frontend działa i przesunąć ten ciężar właśnie w stronę tych komponent testów, a tymi unitami no, pokrywać takie no, helpery, serwisy, tak? Czyli coś, co nam, jakby metody jakieś obliczeniowe, no, nie? Że niekoniecznie musimy testować, czy ten HTML po kolei nam się poprawnie wyrenderował, czy na przykład jakaś funkcja, on klik robi po kolei dokładnie to, co my zaprogramowaliśmy, tylko bardziej się skupiać na tym podejściu właśnie testowania komponentów. To podejście tu się pokrywa właśnie z tym podejściem proponowanym przez... wyleciało mi teraz to nazwisko, ale mamy dwa podejścia. Mamy piramidę testów i ten cały testing trophy, w którym tych testów komponentowych, tych testów jakby, które są bliżej do użytkownika na frontendzie, jest jednak więcej. Tych unitów jest troszkę mniej. Przy tej klasycznej piramidzie testów my mówimy, że unitów jest bardzo dużo. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę to, że my mówiąc o komponent testach, możemy to rozumieć jako testy unitowe, no to się dalej zgadza. Także jednak tych testów danych jednostek, zupełnie odizolowanych od całego systemu, jest po prostu jak najwięcej. A już mi się przypomniało nazwisko człowieka, który jakby zaproponował to testing trophy. To był znany i lubiany Kent C. Dodds. Skupiamy się na testach funkcjonalnych, prawda, w tym momencie? Tak. A co zresztą? Przesuwamy
według mnie tutaj to Kamil mówił, że jeżeli mamy do czynienia z tymi komponentami, ale w rozumieniu frontendowym, no to tutaj przesuwamy się w stronę tą funkcjonalną, do użytkownika, no bo przecież ja tutaj w ogóle widzę dwa problemy, tak? Jeżeli już tu mamy o tym rozmawiać. Możemy mieć klasę, która jest częścią komponentu, tylko i wyłącznie częścią, jeżeli jest to klasa bądź funkcja. No jak zależy, co tam sobie damy. I jeżeli ona będzie w 100% przetestowana, ale nagle się okaże, że zrobiliśmy błąd w naszej templatce, która łączy tą część z warstwą prezentacyjną, tak? Która często jest osobna, na przykład jak to mamy w Angularze. No to dalej mamy 100% pokrycia, 100% na zielono, ale komponent w ogóle nie działa. Drugi problem jest to taki problem, że często zadają deweloperzy pytanie, jak ja mam to przetestować, skoro tutaj wszystko jest prywatne. No i to w przypadku komponentów. No i to też się poniekąd zgadza, no bo zazwyczaj my mamy naszym tutaj interfejsem komunikacyjnym są atrybuty, które są wystawiane już bezpośrednio jako przy elementach HTML-a. I tutaj, żeby w ogóle to przetestować dobrze, no to my byśmy musieli i tak symulować działanie HTML-a, a nie tylko przekazać, że to, co jest publiczne, przypisać sobie to odzwierciedlenie do tego, bo tak naprawdę testujemy coś, co nigdy nie będzie działało tak, w taki sposób, nigdy, jak my testujemy. I tutaj w nawiązaniu do tej różnicy piramidy testów i testing trophy. Ja tutaj zawsze się tak uśmiecham, jak widzę różne kłótnie, że ktoś mówi, ma argumenty, to jest lepsze. Nie, jednak to nie jest lepsze, bo piramida, testing trophy nie jest lepsze, bo piramida była z nami od zawsze i ona jest lepsza. Ale jeżeli właśnie zrozumiemy tą różnicę pomiędzy tymi dwoma podejściami, właśnie wspomnianej już wcześniej szkoły Chicago, która jest nastawiona na takie klasyczne TDD, i szkoły londyńskie, gdzie tam mamy już do czynienia z takim podejściem behawioralnym, funkcjonalnym i nazwiemy sobie odpowiednio to, że nasze testowanie komponentów na frontendzie nie jest komponent testingiem w rozumieniu nomenklatury testowania, no to nagle ten puchar zmieni się w piramidę. I cała filozofia, tak naprawdę wszyscy wiemy, do czego dążyć, wiemy, co jest dobre, tylko że jeszcze czasem brakuje tutaj pewnie niektórym osobom takiej tej szerszej wiedzy, jak to nazwać. I tak naprawdę często takie kłótnie, co jest lepsze, wynikają z tego, że nie mamy takiego jednolitego nazewnictwa. No i go też jednolicie nie będziemy mieć, no bo backend różni się od frontendu tutaj znacząco w samym tej filozofii i podejściu. Ja tutaj dodam, że lepsze, gorsze, to też specyfika projektu, prawda? Ludzi, zasobów, które mamy, domenę, którą chcemy pokryć. Znowu przykład bank, tak, e-commerce. Są w ogóle dwa inne podejścia, jeżeli chodzi o testowanie. Jak najbardziej, zgadzam się z wami. W obrębie testów funkcjonalnych możemy wyekstrahować komponentowe, integracyjne, też end-to-endowe. One wszystkie są jakąś warstwą, którą definiują nam, jak się zachowuje funkcjonalność danej aplikacji projektu. Ale mamy jeszcze takie testy jak accessibility, ładowanie strony, jakieś load testy, etc. Tak. Co o tym? Jakby, tak? Chciałbym wyekstrahować, że to też może być często istotne. Czyli jeżeli mamy domenę e-commerce'ową, to jestem w stanie wyobrazić sobie projekt, gdzie to będzie nawet ważniejsze niż to, czy te komponenty w niektórych obszarach, nie mówię w koszyku, gdzie są pieniądze, ale czy te komponenty ze sobą dobrze współgrają i baton jest ładnego kolorku versus to, jak szybko to się załaduje, prawda? Kamil, dopowiedz. Tak, tutaj właśnie też jak wspomniałeś o tych testach accessibility, to tak właśnie jak Marcin mówił, że te testy chcemy przesunąć bardziej w stronę użytkownika, no to mi się od razu w głowie pojawiło test accessibility, tak? Bo nie tylko powiedzmy testujemy, czy po kliknięciu jakiś tam drobny nam się rozwinie, ale też testami accessibility możemy sprawdzić, czy to też będzie dostępne dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, czy to tymczasowymi, problemami, czy trwałymi, tak. Więc tutaj
to też możemy testować. Ja ci, Kamil, przerwę, bo to warto wyekstrahować. Wydaje mi się, że musimy to też propagować, a w jakiejś formie ten podcast ma propagować wiedzę. My prędzej czy później z accessibility musimy być za pan brat, tak? Bo 2025, to nie chcę kłamać teraz, w jakichś latach jakieś domeny przemysłu, rynku już mają gwarantować accessibility. To jest przez Unię Europejską, prawda, zatwierdzone, więc my musimy się z tego edukować. Jak widzicie, ja potrzebuję jeszcze się edukować, bo nawet dokładnie terminu nie znam, kiedy to zostanie wdrożone, ale to jest ważny temat. Kontynuuj. Tak, to jest ważny temat. Ja tutaj, jeśli chodzi o Polskę, zgaduję, że instytucje takie już państwowe powinny być dostępne. Już tak. Na pewno, jeśli chodzi, ostatnio pracowałem właśnie w projekcie, no, który był projektem dostępnym dla wszystkich użytkowników, to nie był żaden projekt rządowy, dla Wielkiej Brytanii. Tam faktycznie są regulacje, że to powinniśmy zapewnić. I tak samo rynek, z tego co wiem, to rynek Stanów Zjednoczonych jest w tym jakby względzie bardzo taki restrykcyjny, bo tam każdy obywatel może pozwać każdego o wszystko. Więc może nie zrozumiałem, co jest na stronie. O to, że tak. Ten przycisk jest z lewej strony, a nie z prawej. Bo... A ja zawsze się zastanawiam, czy to jest prawda, czy mit. No ale, abstrahując od tego, muszę się wybrać do Ameryki. Tak, ja nie żyłem w Stanach, więc też nie wiem. Więc tutaj to accessibility możemy testować. Tak jak tu wspomniałeś też o testach wydajności, to jak najbardziej. Możemy sprawdzać, czy to na własnym komputerze, no pewnie dużo osób, tutaj słuchaczy, korzystało z Lightrooma w Chromie, między innymi, żeby zobaczyć po prostu, jak te statystyki wydajności, między innymi wydajności, bo są tam też inne statystyki, po prostu prezentują się w danej aplikacji. Możemy też takie testy uruchamiać w trakcie jakby naszego całego procesu CI. Mhm. Ale są też... Kiedy? To jeszcze będziemy rozmawiać. Tak. Ja, my cały czas, przypominam, jesteśmy w skopie, jakie mamy testy. Więc to jeszcze te testy wydajności, co ostatnio też się z tym spotkałem. Te testy możemy uruchamiać jakby nie testy, jakby statystyki, te parametry wydajności naszej aplikacji. Możemy zbierać nie tylko jakby z maszyn, które są jakby tutaj w naszej infrastrukturze, tak? No bo odpalając jakiś test w CI, odpalamy go gdzieś na jakiejś maszynie i my te statystyki, te Web Vitals zbieramy z tej maszyny. Ale bardzo fajne jest to, że możemy też te statystyki zbierać od losowych użytkowników. Takie distributed, w sensie jak to się mówi, rozproszone. Ja ostatnio korzystałem z takiej platformy Sentry.io. I ona właśnie umożliwia zbieranie takich statystyk od prawdziwych użytkowników i można sobie zobaczyć, bo my odpalając te testy performance'owe, odpalamy na swoim komputerze, tak? To jest na przykład MacBook M1, załóżmy, albo M2. I to jest bardzo wydajna maszyna, bo taka maszyna po prostu jest tutaj nam potrzebna. Ale jak sobie popatrzymy na to, z jakich urządzeń korzystają nasi użytkownicy, no to już są urządzenia albo lepsze, albo też gorsze. Więc te statystyki takie na bieżąco są bardzo fajne, bo można sobie podejrzeć na przykład, że jacyś użytkownicy mają jeden konkretny problem z wykonaniem jakiejś tam funkcji. Możemy zobaczyć sobie, że to jest na takim konkretnym urządzeniu i wtedy możemy zadecydować, czy chcemy ten problem poprawić, czy nie. Czy po prostu moje doświadczenie, Mac i Windows, czasami są różnice w uruchamianiu runnerów niektórych do testów. Są różnice. Marcin, jeszcze jakieś testy, oprócz właśnie funkcjonalnych i tych, co wspomnieliśmy, o których będziemy dzisiaj rozmawiać i się zastanawiali, w którym momencie mają się odpalać, czy w ogóle mają się odpalać? Myślę, że i jeszcze mamy wiele rodzajów testów, ale myślę, no to że dawaj. Jeżeli mamy tutaj, no jeszcze oczywiście mamy testy obciążeniowe, mamy które, ale myślę, że tutaj w kontekście frontendowej rozmowy to nie do końca ma tutaj sens, żebyśmy dokładnie niektóre omawiali, bo już one będą się bardziej wiązać z tym stricte, z tym, jaki mamy dostęp do bazy danych, co tam się wykonuje. Aczkolwiek bardzo ciekawy temat, który lubię. Jeśli mogę jeszcze, powiedzmy, zamknąć ten temat, to ja w głowie mam jeszcze takie testy, no już
może nie uruchomieniowe na naszym środowisku, ale testy AB, w których możemy właśnie testować różne wersje naszej aplikacji. No oraz testy takie, testy UX, czyli na przykład możemy wykorzystać takie narzędzia jak Hotjar do tego, aby badać tą użyteczność naszej aplikacji, nagrywać faktycznie konkretne sesje, jak użytkownicy korzystają z naszej aplikacji i też wyciągać na tej podstawie wnioski. A byś to nazwał jako testy? Ja bym chyba to nazwał jako... Testy AB nazwałbym jako... Nie, testy AB tak, testy AB można nazwać testami. Testy w Hotjarze? To raczej da jakiś feedback. Tak, ale... Bo tutaj przykład... jak nie rzucasz... Znaczy... To już jest kwestia ideologiczna, ale ja bym to traktował jako feedback, nie jako testy. Jako... No bo coś daje i powiedzcie mi proszę, jak z tego korzystacie, bardziej w ten sposób. Tak, ale jeżeli pomyślisz, jak masz na przykład jakiś obecny system i chcesz go przepisać, bo albo masz starą technologię, tak, albo widzisz, że na przykład użytkownicy się w tym gubią, to zazwyczaj robisz te testy usability na początku. I to są faktycznie testy usability, no nie? I one testują ten cały interfejs. A tutaj jakby te testy usability, no one nie są jakby przeprowadzane pod jakby taką kontrolą UX designera, no ale one są przeprowadzane i gdzieś tam są te dane zbierane, więc moim zdaniem to też jest w jakiś sposób testowanie tej aplikacji, bo to też daje ci feedback, czy na przykład na jakimś kroku użytkownikowi na przykład aplikacja może się skraszować i to zostanie na przykład nagrane. Więc to w jakiś sposób jest, ale to może to są jakieś tam dodatkowe rzeczy, które tutaj chyba wybiegają poza temat. No i super. Jak widzimy, dużo tego mamy, prawda? Dużo tego mamy i teraz chciałbym, żebyśmy weszli w temat testów, no, które już poruszyliśmy tutaj chyba dosyć mocno, unit testów. No bo z tym, o ile aplikacje mają testy, prawdopodobnie spotykać się będziemy najczęściej, spotykacie się najczęściej. Unit testy na frontendzie, mamy parę frameworków, które nam z tym po prostu nam daje możliwość pisania takich testów. Chciałbym poruszyć kwestię taką, jaka jest różnica pomiędzy tymi frameworkami dla unit testów. Jaka jest różnica, nad czym trzeba się skupić, jeżeli coś wybieramy? Marcin, chciałbyś zacząć? Okej. Ja bym mógł tutaj wspomnieć o głównych dwóch najbardziej znanych runnera, którymi będzie Jest i będzie Karma. Jakie są różnice? No różnice są i te mniej subtelne, i te większe. Oczywiście z większych, no to sama filozofia, jak to będzie działało. Karma jak dla mnie jest na przykład pod Angulara idealnym rozwiązaniem, wciąż idealnym. I tutaj Jest nie do końca się pod Angulara sprawdza. Tak, pod Angulara. Czemu tak jest? Widzimy korelację frameworkową też, co nie? Tak. Czemu tak jest? No bo niestety Jest potrzebuje paru bibliotek do portowania tego Jesta pod Angulara. One nie zawsze wydajnie chodzą. No niestety. Niemniej jednak Jest jest bardzo bardziej uniwersalny. Jeżeli budujemy aplikację, projektujemy architekturę aplikacji, gdzie wiemy, że będzie na przykład to aplikacja fullstackowa, albo nawet nie fullstackowa, ale aplikacja, która będzie w monorepo, w tym monorepo będą znajdować się na przykład różne frameworki, no to o wiele łatwiej będzie nam z Jestem, dzięki temu, że jednak ta integracja z wieloma różnymi rzeczami jest o wiele tutaj wygodniejsza. Czy jakieś większe różnice w kwestii technicznej są? Tego nie wiem, ponieważ nie znam dokładnie, jak pod spodem działa Karma, czy może być ona lepsza w niektórych przypadkach? Pewnie tak, ale nie wiem. Jeśli chodzi tutaj o punkt działania techniczny, myślę, że to jest właśnie takie bardzo subtelne, co tutaj wybierzemy. Bardziej jednak ten wybór powinniśmy kierować tym, do czego my to będziemy używać,
jak, czy będziemy mieć jakąś większą spójność. No bo jeżeli, nie wiem, już mamy nasz backend w Node.js-ie napisany i jest tam użyta karma, no to czy chcemy na siłę tego jesta wprowadzać do nowej aplikacji frontendowej, którą będziemy zaczynać i jeszcze bardziej wprowadzać utrudnienia do projektu, żeby nowa osoba, która nie jest w ogóle, jest to junior, nie zaznajomiony jeszcze z testami, jeszcze nie ma doświadczenia na placu boju, no i już na dzień dobry dostałby dwa duże frameworki, runnery do nauki testowania. No nie wiem, czy to by było dobre. Lepiej utrzymywać tą spójność. No tutaj wydaje mi się, że warto dodać to, o ile się nie mylę, że w takim przekonaniu cały czas żyję. Jest wykorzystuje środowisko node'owe, tak? A Karma potrzebuje klienta, przeglądarki i to determinuje technikalia, tak? Czyli, że w Jeście nie będziemy mieli dostępu do elementów, które są w przeglądarce. O ile się nie mylę. Tak, w Jasmine zazwyczaj jakby takim defaultowym środowiskiem był Chrome, albo później Chrome Headless. No dokładnie. To wtedy właśnie jak jeszcze pracowałem z Jasmine i z Karmą, no to były takie dwa rozwiązania, no, które faktycznie no, tutaj te testy angularowe były odpalane zawsze w przeglądarce. Mhm. No właśnie, no i to są, znaczy, jeśli wchodzimy w takie technikalia, no to tak, no to można używać właśnie z Karmą, możemy trybu Chrome Headless, ja jeszcze pamiętam czas, jak nie było Chrome Headlessa, to wtedy to się nazywało Phantom.js, którego tak się jest. Podpinało pod Karmę, no natomiast Jest już działa na swoim takim na JS domie i to jest wygodne. Jest to wygodne, ponieważ JS Doma, którego tam mamy, możemy ten używać w Jeście, test environment JS Doma, a możemy w ogóle tego nie, tam nie wrzucać i nie używać, ale co więcej, możemy sobie rozszerzać tego JS Doma i swoje własne jakby swoje własne specyficzne wymagania środowiskowe też tam dodać. Albo po prostu dodać to, czego tam nie ma, bo wielu rzeczy wciąż jednak nie ma w tym JS domie i jeżeli chcemy tutaj się bawić w takie testy komponentowe, które będą pod spodem coś tam renderowały, no to możemy mieć problem, jeżeli chcemy obsłużyć wszelkie nowe API nowoczesnych przeglądarek. Tak, i tutaj wydaje mi się, że wartością może być to, że moje przemyślenie. Karma i Jest na równi dobre, tylko w zależności od tego, do czego potrzebujemy je wykorzystać. Takie ja mam przeświadczenie. Tak jak wspomniałeś, z Angularem Karma była. Gdzieś to funkcjonuje out of the box. React z Karmą nie widziałem. Nie wiem, czy takie rzeczy się dzieją i czy to w ogóle jakikolwiek ma sens. Przypuszczam, żeby mogła być taka złożoność jak nie większa, gdzie w Angularze próbujemy Jesta użyć. Więc po prostu świadomość tego, czego używamy, po prostu frameworki też mają swoje Create, React, API, Angular, API, NX Workspace, API i chociaż to jest ciekawe, NX preferuje Jesta pod Angulara, prawda? Tak, tak. Dokładnie, więc to jest ciekawe, to jest ciekawe. Dobrze, lecimy różnie dalej. Ja bym to podsumował tak po prostu. Framework jak framework, najważniejsze, żeby po prostu jak zdecydujemy się na użycie danego frameworka, no to się go nauczyć i używać w sposób prawidłowy. Dokładnie i tak jak wspomniałem, nie ma przeciwwskazań, tak? Ani z tym, ani z tym. Dobrze. W takim razie zastanówmy się nad kolejnym puzzlem naszych frontend opsów, pipeline'ów i testów, a mianowicie wiemy, jakie mamy testy, bo ekstrahowaliśmy sobie, że ich jest sporo, no to kiedy je uruchamiać? Jak je uruchamiać? Tak? Kamil, zacznij. Tak, no to tutaj chyba takim najpierwszym miejscem, gdzie te testy możemy uruchamiać i które się jakby tutaj rzuca mi w oczy, no to jest maszyna nasza deweloperska. Czyli
czy to mamy testy te jednostkowe, tak? Testy tych funkcji, tych serwisów, tych helperów, czy tutaj mówimy o testach komponentowych, czy też testach accessibility, czyli wszystkie jakby te testy, które tutaj dotykają tego, na czym aktualnie pracujemy, no to moim zdaniem możemy je uruchamiać na naszej maszynie. No i teraz jak je uruchamiać? Wydaje mi się, że po każdej modyfikacji pliku to nie ma sensu, ale możemy tutaj skorzystać z pre-commit hooka i w momencie, gdy faktycznie ten nasz kod, już jesteśmy z niego zadowoleni, jeśli chodzi o jakość, jeśli chodzi o funkcjonalność, bo my też ten kod testujemy nie tylko automatycznie, ale podczas developmentu testujemy go na bieżąco cały czas w przeglądarce. No to jeżeli jesteśmy zadowoleni z jakości, to możemy ustawić sobie z wykorzystaniem przykładowo Haskiego taki pre-commit hook, który nam te testy uruchomi. Jeśli te testy przejdą poprawnie, no to jesteśmy w stanie ten kod dalej przekazać do repozytorium, tak, zakomitować ten kod i przykładowo wystawić wtedy pull request, bo my już jesteśmy pewni, że to, co napisaliśmy, według nas jakościowo jest poprawne. Dodatkowo zostało to zweryfikowane testem automatycznym i możemy taki fragment kodu wystawić do review. Także to jest taka jedna szkoła. Wiadomo, że... Ale jakie testy? Jakie testy? To testy unitowe. To tak jak mówiłem, właśnie te testy, okay, powiedzmy tych naszych helperów, serwisów, które... Ja tutaj muszę dodać helperów. Jak słyszę tą nazwę, to działa na mnie jak płachta na albo utils. Mam wrażenie, że jak już widzę w projekcie helpers, to jest tak, a nie wiem jak nazwać dane miejsce, nazwę helper, więc albo utils. Okay. Więc ja jak coś takiego widzę, to ja od razu w ogóle taki linta najchętniej bym stworzył, który wszystkie utila i helpery z projektu by wywaliły. Ale wiemy, do czego zmierzamy. Coś, co nam... W sensie może serwisy, które... Serwisy, o dokładnie, jakieś tak, funkcjonalne serwisy. Serwis, który, mówiąc helper, myślę na przykład o serwisie, tak, który, nie wiem, formatuje nam daty zgodnie z jakimś tam zadanym formatem. Dokładnie, tak, dokładnie. Serwis, który formatuje nam liczby zgodnie z kulturą wybraną w aplikacji. No, dokładnie. To nie jest jeden plik helpers, to są jakieś tam... Nawiązuje do tego, że tak, nazewnictwo to jest to tak, poważna rzecz. Tak, więc taki formater, powiedzmy tutaj w nomenklaturze Angulara, czy to właśnie Pipe, no to tak, możemy go testować właśnie takimi testami unitowymi, no i testy komponentów. Także możemy testować, tutaj te testy możemy wykonywać bądź to właśnie na tej naszej lokalnej maszynie przed commitem, no albo też możemy te testy wykonywać już na pull requestie, tak? Bo to... Czyli albo, czy i? Tu bym powiedział, że fajnie jest zrobić to sobie na maszynie lokalnej, żeby wypuścić kod, który zostanie już przetestowany, ale dodatkowo, moim zdaniem, na pull requestie, czyli w momencie, gdy ten pull request tworzymy, mamy jakiś pipeline, który nam ten pull request obsługuje, moim zdaniem wtedy też powinniśmy uruchomić te testy. Bo zawsze commit możesz puścić z flagą no validate. I wtedy ten pre-commit hook nie zostanie odpalony. Jakby tutaj takie jeszcze dodatkowe potwierdzenie tego, że te testy zostały odpalone i one są poprawne. Albo też nie masz możliwości w przypadku odpalania tych testów lokalnie, na przykład zmierzenia coverage'a i wysłania tego coverage'a do jakiegoś zewnętrznego narzędzia, na przykład do SonarCube'a. Tak? A w SonarCube możesz powiązać SonarCube z tym repozytorium i w momencie, gdy odpalisz sobie pull request, zostaną odpalone te testy, zostanie wyliczony coverage, to ten coverage może zostać wysłany do SonarCube i te statystyki możesz sobie porównać, czy coverage ci spadł, czy nie. I tutaj możesz robić jakieś takie powiedzmy warunki, czy ten pull request w ogóle powinien być zmerdżowany. No ale odpalanie lokalne ma taką zaletę, że nie wypuszczamy kodu, który od razu nam się wysypie na pierwszym teście, tak? Bo może być tak, że okej, to działa, tak? To działa, ale
wysypie nam się taki test. I przez to, że my odpalimy lokalnie, jesteśmy pewni tej jakości, no to nie zżeramy zasobów całego CI/CD. Tak? Bo odpalanie pull requesta, zbudowanie aplikacji, zbudowanie do testów, odpalanie wszystkich testów, to trwa. Mając, my mieliśmy w jednym z poprzednich projektów właśnie taką sytuację, że po zakomitowaniu testy end-to-endowe nam się po prostu wysypywały. No i to było tak, że przechodził ten pull request, przechodził tam jakieś podstawowe testy jakości, no i później end-to-endy się wysypywały. No a niestety zestawienie end-to-endów i odpalenie testów end-to-endowych trwało, więc nam się, mając 10-11 front-end deweloperów w projekcie, nam się wszystko zakleszczało, tak? Bo jakby cały CI był odpowiedzialny za to, żeby te testy end-to-endy gdzieś tam uruchomić, po czym wychodziło się na najprostszej rzeczy, to wysypywało. Gdybyśmy przesunęli te testy z CI do środowiska lokalnego, wiadomo, że lokalnie by to też trwało, no ale wtedy już byśmy byli pewni, że te testy nam się nie wywalą na CI. No i byśmy zaoszczędzili agentów, którzy po prostu to uruchamiają. A mając ograniczoną ilość agentów, a nieograniczoną ilość deweloperów, to wiadomo, że ci agenci się jakby szybciej skończą. Także podsumowując, te testy unitowe, testy komponentowe moim zdaniem muszą być odpalane w CI/CD na tym pierwszym kroku pull requesta. Natomiast z tym, czy odpalamy to lokalnie, to ja bym powiedział, że to, jeśli chcemy być pewni, to warto po prostu to odpalić. No ale to nie zawsze musi być taki must have, tak? że to powinno być uruchamiane. Okej, okay, to może ja będę kontynuować. Ja nie jestem wielkim fanem prehooków i odpalania właśnie unit testów w tym miejscu. Bo kłóci mi się to, ja wiem, że teraz chyba poruszę dosyć trudny wątek ideologiczny, ale kłóci mi się z ideą continuous integration. Bo no tutaj się przyznajmy, wysłałem wam filmik wczoraj na YouTubie, gdzie było też taki clickbaitowy tytuł, dlaczego Git Flow nie pasuje do CI/CD. I to jest troszkę kontynuacja tego toku myślenia. Czyli że ja sobie pracuję i zamykam się w swoim codebase'ie, który nikt nie widzi, nikt go nie ma szansy zweryfikować, nikt ani nic, żaden automat. I w idei CI-a to cały czas powinno być expose wystawione, że przesuwam to w tamtą stronę. Oczywiście to znowu łączy się z tematem tego, że płacimy za to, tak? Płacimy za agentów, ale też płacimy za nasz czas jako deweloperów. Czyli jeżeli ja szybciej mogę puścić coś do CI-a i zabrać się za kolejną funkcjonalność, żeby ją realizować, to z drugiej strony lokalnie lecą testy i też mogę zacząć pracować równolegle. To nie jest problem. Ale tak jak mówię, to jest kwestia ideologiczna. Ja rzadko kiedy proponuję w projekcie takie podejście. Ale na przykład rzadko. Już z linterów korzystasz, prawda? Z linterów? Szybciutkie. Szybciutkie, dlatego z nich korzystam. To racja. Wydaje, nawet nie z linterów, w sensie prettier. To jakby formater. Formaterów, tak, dokładnie. Ale no masz na pewno slinta podpiętego pod IDE i ci podświetla tak informacje o tym. Tak, ale nie mam na prehooku. W sensie, wiesz, ktoś ma źle skonfigurowane IDE. Oczywiście lepiej, żeby miał dobrze i żeby to działało, ale jakby nie traktuję to jako wymóg, tylko ułatwienie, ulepszenie. Prettier. U mnie zazwyczaj to jest coś, co optuję, żeby zawsze było. Tak, prettier S. Na prehooku, prawda? A wszystko inne przesunięcie do pipeline. Ale tak jak mówię, nie mówię, że to nie zgadzam ja się z tobą. W sumie od tego, że dla chodzi mnie o ideologię, testy, o to, co sam myślę, jeżeli chodzi ja o CI. Wiedział, czy ja dobrze napisałem kod. Marcin, to, co ty myślisz? Nie wyobrażam sobie nie uruchomić testów lokalnie, no bo skąd mam wiedzieć, czy ja coś dobrze zrobiłem, czy czegoś dobrze nie zrobiłem. No muszę je uruchomić. Fanem nie jestem na prehooku commitowym i to wynika ze stylu mojej pracy. Ja robię wiele małych commitów, na koniec dopiero je squashuję i robię pusha. No to tutaj wiadomo, mógłbym mieć to na prepuszu, na hooku, ale okej, i to też zależy od projektu. Obecnie pracuję w projekcie, w którym
już po pełnej optymalizacji, dosyć, no bardzo dobrej optymalizacji, wszystkie testy unitowe idą około 3-4 godzin na środowisku wolnym, na środowisku, który ma wolne zasoby. Na środowisku lokalnym oczywiście wolne zasoby, czyli jest szybkie, czyli nie jest obciążone. No i teraz tak. Testy i teraz przepraszam, jak wolne, to optymalizować? Czyli, że ma zasoby? Że w ogóle to jest takie też tutaj istotne dla naszego odcinka. No bo co tak naprawdę, co się dzieje, jeżeli mamy tych dużo testów? Ja na szczęście w swoim życiu miałem więcej takich sytuacji, gdzie testów było po prostu za dużo, aniżeli za mało. Zazwyczaj nie pracowałem w projektach, znaczy pracowałem kiedyś, ale mniejszy ten czas w karierze pracowałem w projektach, gdzie w ogóle nie było testów, a często pracowałem tak, że było tych po prostu testów dużo i nie zawsze, ale zdarzały się sytuacje, że stanowią one problem, żeby oczywiście je wszystkie uruchomić. Tak jak w moim obecnym projekcie. To jest frontend, grubo ponad 100 tysięcy linijek, wielki projekt, no i te testy trwają. No i oczywiście pierwszym tutaj rozwiązaniem, no to tylko śledzić zmiany. Czy zrobimy sobie git diffa, czy użyjemy NX-owego affected, czy połączymy te dwie rzeczy i zrobimy zmodyfikowaną wersję, nieważne, no to już jest mniej istotny szczegół implementacyjny, ale załóżmy, że udaje nam się wyizolować tylko te testy, które rzeczywiście są objęte tą zmianą, którą zrobiliśmy. No i okej, je możemy na tym prepuszu sobie wykonać, ale i to jest jak najbardziej okej, ale może się okazać, że to też w naszym konkretnym przypadku nie do końca jest dobre. Świetnie tutaj Szymon to stwierdził, że płacimy za CI, ale płacimy także za nasz czas. Ja na przykład mam taką tendencję, że pracuję często na 3 albo 4 branchach nad różnymi feature'ami naraz. I w momencie, kiedy mi hook na prepuszu chodziłby, no to łatwo można policzyć. No to jest zwykła matematyka, ile korów by mi zostało do pracy, tak? No to nawet jeżeli nie będę uruchamiał nic równolegle, tylko po prostu w jednym wątku, w jednym procesie wątku node'owym je wrzucę, no to jest runner 1 plus testy drugi, no to już są 2. No i już te 2 mi odpadają. Jeszcze do tego dochodzi oczywiście i dochodzi do tego w IDE, dochodzi praca gdzie indziej, czasem robię komity, jeden pre-commit czy tam pre-push idzie, a już robię commit na innym hooku, tak? I to już jest problem ten wydajnościowy. Oczywiście to nie będzie miało sytuacji we wszystkich projektach, zapewne w większości nie będzie miało, no, ale bardzo jest to uzależnione od stylu pracy. No i teraz tak, na CI-u tak, oczywiście, że musi według mnie być specjalny runner, konfiguracja do runnera, który tam uruchomi te testy, oczywiście te, które są objęte zmianą. I to też warto powiedzieć, bo często jest tak, że my sobie robimy skrypt w NPM-ie, który tam nazwiemy sobie test i NPM run test i lecą. No i to też nie do końca jest prawidłowe, bo inaczej wygląda nasza sytuacja, kiedy uruchamiamy to na CI-u, coś innego powinno tam się uruchomić. Inaczej, kiedy uruchamiamy to lokalnie, a także na CI-u często powinniśmy mieć różne pipeliny, które będą nam właśnie jakby najbardziej wykorzystywać ten potencjał tego CI-a. I na przykład teraz mam w projekcie tak i tak sobie to zestawiliśmy, że te testy jednostkowe, które się uruchamiają się na kod, który się zmienił, testy, które się już wcześniej uruchomiły, no to wiadomo, są brane z cache'a, żeby nic 2 razy nie było uruchamiane, jeżeli tam nie będzie miało na siebie wpływu, ale oprócz tego są sytuacje, które jakby mogą rozwalić ten nasze całe flow, o których się tam, nie spotkałem się, że się o tym chyba nie mówi, ale na przykład mamy coś takiego jak automerge na systemach kontroli wersji. Te automerge działają tak, że tam może wyniknąć problem i to nie zostanie znalezione przez git diffa, bo my zrobiliśmy
zrobiliśmy auto-merge, rozwiązanie konfliktów automatyczne i ta zmiana nie jest jakby w tym ujęta, więc dlatego na przykład przy każdym merge'u na środowisko wyższe niż QA-owe i wyższe niż te deweloperskie, czyli u nas tam będzie jakieś środowisko, nie wiem, do testów akceptacyjnych, dodatkowo uruchamia się cały pipeline, taki pełny, ze wszystkimi testami. Oprócz tego w każdej nocy też się takie testy uruchamiają. To jest też bardzo ciekawe podejście z racji tego, że bardzo też się opieramy na tych cache'ach. No bo jak możemy sobie łatwo sprawdzić, każdy u siebie w projekcie pewnie ma Jesta, czy ma świadomość tego cache'a, czy nie, no to ten cache działa. No ale możemy sobie uruchomić bez cache'a i możemy z ciekawości zobaczyć, jak długo będą one trwać. I w przypadku takiego Angulara większej aplikacji będą trwać bardzo długo, ale zwykle tego nie widzimy, bo mamy tego cache'a. No ale cache musi być zagrzany. A żeby on był zagrzany, no to muszą się testy wykonywać, więc nocne uruchomienie testów, czy nocne, czy poranne, przed pracą, będzie powodować, że nasz aktualny kod, z którym deweloperzy rano zaczną pracować, już będzie miał jakby swojego cache'a, że już te kolejne prace na CI-u będą tańsze, mniej kosztowne, ponieważ będzie to dostępne w cache'u. Oczywiście to też jest miecz obusieczny, bo to też będzie sprawiało, że lokalnie ten będziemy mogli mieć różne czasem wyniki. Ten cache może nie działać idealnie, co w przypadku Jesta też i w przypadku dużych monorepo się dzieje, ale no coś za coś. Tak, tutaj mówimy o testach komponentowych, jednostkowych. Testy end-to-end. I tutaj może zacznę, bo z mojej perspektywy, i tutaj Kamil zacząłeś też mówić o testach end-to-end, które były w pewien sposób problematyczne dla was, tak? Że one blokowały dostarczanie nowych funkcjonalności, bo jak dobrze zrozumiałem, one się po prostu wywalały, tak? Przy pushowaniu. Tak, no tutaj... Bo wy odpalaliście end-to-endy przy pull requestie? Nie. No to takie były end-to-endy, można powiedzieć, no bardziej bym powiedział, że takie komponentowe, tak, bo one były czy integracyjne tak, bardziej. Czy na fragmentach aplikacji, ale to testowało, no tak, to testowało komponenty w izolacji z zamokowanymi wszystkimi danymi, okay. Tak, to nie miało rozumiem. Żadnego połączenia jakby... Integracyjne. Tak, no, to nie było połączenie żadne ze środowiskami. No, tutaj, jeśli mówimy o tych end-to-endach, to przynajmniej ja myślę zawsze o tym, że my odpalamy jakiś page tak, w naszej aplikacji i tam testujemy sobie jakiś scenariusz. I albo to może być kwestia zamokowania odpowiedzi z API, tak żebyśmy na przykład no, nie musieli mieć takiego połączenia z API, na przykład na jakimś niższym środowisku, albo już takie pełne testy end-to-endowe ze zintegrowanym środowiskiem, gdzie faktycznie to połączenie z API jest, wykonujemy jakieś operacje i to takie jest realnie sprawdzamy, jak ten użytkownik korzysta. No i tutaj te testy end-to-endowe w momencie, gdy one mają połączenie z API, jeśli jeszcze mamy jakieś połączenie z API firm trzecich, no to one zajmują. Musimy uruchomić tą aplikację, musimy wykonać jakiś tam proces, powiedzmy, logowania do aplikacji, utworzenia jakiegoś, nie wiem, obiektu, na którym później tam będziemy pracować jako użytkownik tej aplikacji i dopiero później wykonujemy jakąś akcję, która wywołuje nam kilka różnych API, no to trwa, tak? I w momencie takim, gdy te testy nam się wysypią po pół godziny, no to jest dużo, tak? To już jest dużo czasu, które my dopiero po pół godziny się dowiedzieliśmy, że ta nasza zmiana spowodowała ten błąd. No i tu taki balans właśnie, no bo to co mówiliście, czy odpalamy testy lokalnie, to jest dyskusyjne, no bo tu znowu my ten czas niejako tracimy, tak? Czy nasze zasoby komputera są zużywane, no ale jednocześnie możemy, jeżeli te testy end-to-endowe są powiedzmy robione po merge'u, bo zazwyczaj tak to mieliśmy skonfigurowane, no to jeżeli ta zmiana wejdzie w ten główny branch, i on okaże się po pół godziny, że ta zmiana
wprowadziła błąd, no to inni deweloperzy już tą zmianę mogą mieć u siebie. Już mogą wystawić swoje pull requesty i może się zdarzyć tak, że ta zmiana, ten błąd faktycznie znowu zostanie zmerżowany i kolejne testy zostaną po prostu, nie skończą się, tak? I tutaj mieliśmy taki problem, że faktycznie dużo takich drobnych zmian szło i było dużo tych testów end-to-end odpalanych. No i tutaj przy tych testach end-to-end to znowu jest w ogóle chyba przy wszystkich testach to kwestia, żebyśmy sobie odpowiedzieli, na jakim poziomie ilości tych testów my jako deweloperzy, czy my jako zespół czujemy się bezpieczni. Bo wyobrażam sobie sytuację, gdzie na przykład nie mamy tych testów czy unitowych, czy komponentowych, bo wiadomo, że tworzenie takich testów, utrzymywanie tych testów to jest koszt. I możemy powiedzieć sobie, że okej, to pokrywamy tylko automatycznie te ścieżki takie krytyczne tymi testami end-to-end. Więc tutaj właśnie, jeśli mówimy o tej ilości, no to my zaczęliśmy się zastanawiać z tymi testami end-to-end, czy my nie odpalamy za dużo testów end-to-end na tym zintegrowanym środowisku, na tym środowisku, które już ma dostęp do API. Czy może nie powinniśmy jednak więcej tych testów przesunąć w tą stronę, tą lewą stronę, gdzie tego integracji z API nie mamy, być może odpalać jej na mockach, a na środowisku zintegrowanym te testy end-to-end odpalać tylko takie najbardziej krytyczne scenariusze. Także tutaj przy tych testach end-to-end, gdzie je odpalamy, i ile, no to trzeba tak naprawdę zobaczyć, jakie to są koszta w czasie wykonania takich testów. Na pewno to jest składowa tego, jak nasz projekt wygląda. Ilość ludzi, to co ty super pokazałeś, że jeżeli mamy mniej deweloperów, których jest zależny od pewnej czynności, akcji, a w tym momencie tą czynnością, akcją jest po prostu wykonanie testów end-to-endowych, to sobie możemy pozwolić, nazwijmy to, na bardziej takie liberalne podejście i na przykład odpalanie testów end-to-end w nocy. Tak? To jest jeden ze sposobów. Na przykład w projekcie teraz takie podejście zastosowaliśmy. Też tutaj dodam, że u nas te testy end-to-endowe są traktowane jako weryfikacja, jako takie happy puffy, czyli tak jak Marcin wspomniałeś, mając nawet wysokie pokrycie testami jednostkowymi, komponentowymi, może się okazać tak, że nie została zachowana ta poprawność korelacji w trakcie testowania komponentu na poziomie JavaScriptu i templatki HTML-owej, czyli na poziomie unit testów nam wychodzi, że jest wszystko w porządku, a może się okazać, że to jest krytyczny bug. I tutaj staramy się end-to-end testy trzymać w takiej funkcjonalności, żeby nam to wyłapywały, ale z tytułu tego, że nam zależy na tym czasie, bo nasza aplikacja też jest dosyć... Ja tutaj w ogóle opowiadam o jakby możliwościach, tak mi się wydaje, o możliwościach, jak możemy zaimplementować podejście do testów, w szczególności end-to-endowych. Bo i kontynuując, produkt, który tworzymy, frontendowy, paradoksalnie nie jest używany tylko przez frontend deweloperów, tylko również przez backend deweloperów, teamy mobilne i dostępność do tego kodu musi być szybka. Czyli tak jak zgodnie z definicją CI-a, no super by było, gdybyśmy mieli jedno źródło prawdy, które jest po prostu przetestowane. Gdybyśmy włączyli end-to-endy do tych już stepów, które mamy teraz w pipeline'ie, to by się to zapchało. Nikt by nie miał tej dostępności w tym rozsądnym czasie. Zaraz porozmawiamy, mam nadzieję, na temat rozsądnego czasu, jakby kończąc wątek end-to-endów. Więc przeszliśmy do trybu, że end-to-endy uruchamiają nam się w nocy. I to super u nas działa. Fakt jest taki, że faktycznie czasami nam te testy jednostkowe nie wyłapały czegoś, co end-to-endy wyłapały, ale to na tyle zazwyczaj nie było, jakby później wyłapanie tego end-to-enda ratowało nas, że mimo wszystko wersja jeszcze nie jest wyrelisowana, po nocy wiemy, o co chodzi, szybko naprawiamy, jest ok, a nie czekamy, prawda? Jakby rozszerzając podejście, o którym rozmawiamy, że na pull requestie może być, że możemy sobie lokalnie odpalać, a możemy w dowolnym momencie czasu, czyli tak jak na raz na noc, tak? Wyobrażam sobie, że mogą być projekty, gdzie wystarczy raz na tydzień na przykład.
znowu zespół. Jeżeli my się znamy, nazwijmy to w cudzysłowie jak łyse konie, potrafimy pracować w podejściu trunk-based development. Potrafimy dzielić funkcjonalności divide and conquer, czyli na bardzo małe, które o wiele łatwiej jest nam zweryfikować, przetestować już na poziomie deweloperskim, to nasze maturity, nasza dojrzałość deweloperska może spowodować to, że my inaczej ten pipeline będziemy konfigurować. I do tego powinniśmy się też dostosowywać, tak mi się wydaje. Tak, no to też zależy właśnie od wielkości właśnie zespołu, od tego, nad iloma obszarami danej aplikacji pracujemy, tak? Jak te release'y wyglądają, bo jeżeli w takim podejściu właśnie tym continuous integration czy continuous deployment, gdzie dana funkcjonalność powinna już wejść na produkcję. No właśnie, tylko to jest... No to czy my jesteśmy, czy się czujemy pewni z tym, że na przykład dokładnie te testy zostaną dopiero odpalone w nocy? No może niekoniecznie, nie? Może niekoniecznie, może one powinny być odpalone wcześniej, więc tutaj to zależy, no ciężko jest powiedzieć, gdzie co powinno być odpalane, tak, bo to po prostu tutaj zależy od wielkości zespołu, tak, od tej właśnie kultury pracy, od tego, no chyba finalnie, co my chcemy dowieść i z jakim, na ile my się czujemy bezpieczni z tym po prostu, co dowozimy. Dokładnie, tak? Bo żebyśmy spali spokojnie. Tak, bo nie wiem jak wy, no, ale ja sobie wyobrażam sytuację, że możemy nie mieć, powiedzmy, tych testów komponentowych, tych testów unitowych, tylko powiedzmy, bo nie ma budżetu na to, tak? Bo chcemy jakiś tam produkt wypuścić szybko. Możemy po prostu end-to-endami pokryć te najważniejsze ścieżki. I to też działa. Nie widzę z tym problemu. Kompletnie. Wiem, że na pokładzie mam ludzi, znowu, którzy dostarczają wartość. W boju się sprawdzili. Są naoliwieni, karabiny naładowane. Lecimy, tak? Dostosowując się, ale znowu, myślę, że to całość się zbiera, moim zdaniem istotne jest to, żeby zbierać feedback. Czyli jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, gdzie dostarczamy funkcjonalności, testy się odpalają w pipeline'ie, te testy marnują, zabierają czas 3-4 godziny, ale my się orientujemy, można zebrać statystyki z defażura, znaczy w ogóle z jakiegoś tam środowiska pipeline'owego i zobaczyć, testy wywalały się na, nie wiem, dla 100 pull requestów, załóżmy dwa razy, któreś tam jakieś tam konkretne. Mamy feedback, kurde, czyli robimy dobrze. Może my nie potrzebujemy aż tyle tracić zasobów na to, możemy być znowu troszkę bardziej liberalni. A z drugiej strony możemy zebrać feedback tego typu, Olipka, połowa pull requestów to nam się coś wywala, my to źle robimy. No to wtedy dobra, zaostrzamy. I wtedy to, co ty, Kamil, proponujesz, shift left. Dobra, panowie, robimy prechuka na tym, co robimy lokalnie. Tak, ja się tutaj, bo ja to, co się wrzucamy, no to się nie nadaje. To jest odwieczny problem, w którym dostosowanie się do tego. W przypadku testowania, co myślisz, wszyscy zastanawiają. Wiadomo, że w idealnym świecie no to najlepiej mieć jak najwięcej wszystkich testów i żeby jak one najszybciej się uruchamiały, a żeby feedback był jak najszybciej, prawda? No i, ale tak się nie da, prawda? No wszystko jest wykluczające i oczywiście wszystko zależy od projektu. No, najczęściej jest oczywiście te testy no, wykluczające będą najtańsze, bo będą dawały najszybciej feedback nam, żeby je wprowadzać, tak? Continuous delivery, no to też to wszystko zależy, jak my sobie wyobrażamy continuous delivery. Najlepsze continuous delivery opierają się na analityce. Idą tam testy minimalne tylko do zmian kodu, idą do zmian tylko te, które związane są oczywiście ze zmianą kodu, idzie deployment, zbierana jest analityka, jak wielu użytkownikom coś przestało działać i następuje automatyczny revert ostatniej wersji, tak? Tylko też nie każdy sobie na takie rozwiązanie może pozwolić, bo to też są koszty i to trzeba też umieć zestawić. Dla mnie testy end-to-end właśnie. Dla mnie akurat ten tryb nocny podoba mi się. My akurat używamy jeszcze czegoś doświadczenie, innego. Doświadczenie, prawda? Mamy ograniczone. Mamy pełne testy automatyczne, frontendowe i ograniczone testy, takie bardziej smoke testy. Te smoke testy robimy tuż po code review zawsze. No chyba, że ktoś sobie chce je włączyć, to sobie je włącza wcześniej, przed code review, ale tylko na CI-u. No bo tak jak mówię, mimo wszystko one są pamięciożerne i to zostało, powiedzmy, plus minus kiedyś też
przeliczone, że jednak taniej jest uruchamiać to na CI-u, aniżeli deweloperzy mieliby uruchamiać i patrzeć się w komputer przez 15 minut, bo tak to wygląda. W tym momencie, jeżeli jest mało virtual core'ów na komputerze, to przy tych tutaj testach albo one będą trwały, nawet te ograniczone godzinę, czy tam dwie godziny, albo po prostu uruchamiamy na paru wątkach i już nic innego nie robimy na komputerze. Ale to też jest balans, tak, że żeby coś tu wynaleźć, prawda? Tryb nocny dla mnie też powinien być mimo wszystko zawsze obligatoryjny. Dlaczego? Ponieważ jeżeli mówimy o end-to-endach prawdziwych, no to w end-to-endach nie ma ani jednego moka. Tam wszystko działa ze sobą end-to-end, czyli wiele różnych systemów działa ze sobą. I chyba jest tylko jeden stricte przypadek, kiedy my możemy w takim przypadku end-to-endów wywalonych się pewni być tego, że to my zepsuliśmy. Przypadek, gdzie mamy idealne single version policy dla frontendu i dla backendu, wszystko jest w monorepo i wiemy, że ten nasz commit to akurat to popsuł, plus jeszcze zawsze uruchamiamy to na izolowanym środowisku i dla każdego testu stawiamy naszą wersję obrazu zbudowaną z naszego danego commitu i dla frontendu i dla backendu. Ale zazwyczaj tak nie jest, no bo to jest też taka skrajność i to nie jest zupełnie potrzebne. Często end-to-endy właśnie na danych tam środowiskach, tak, na QA-owych po prostu, które sobie tam gdzieś tam instancja stoi i służy każdemu. Wykonamy. No to w tym przypadku nie mamy pewności, że to my popsuliśmy. Wszystko mogło się tam popsuć. Zatem jak w nocy one nie powinny też blokować stricte naszego bezpośredniego tego pipeline'u dostarczenia, bo my nie wiemy, że to my. Może ktoś to inny zrobił. Więc jeżeli one się uruchamiają w nocy, patrzymy, co się stało, no i tutaj przystępujemy do takiego typowego root cause analysis, tak? Tam metodyki, gdzie wtedy zainteresowane osoby, które mogą coś wiedzieć, szukają, tak? Zepsuło się, co się zepsuło? Wiemy, co się zepsuło, to dlaczego to się zepsuło? Znaczy, jaki był tego powód? Jak wiemy, jaki jest powód, no to patrzymy, czy te powody były już w przyszłości i też to się psuło. Jeżeli nie, oto coś nowego. I tak drążymy, aż znajdziemy przyczynę tego i wtedy to poprawimy. Niemniej jednak ten cały flow szukania tej przyczyny i poprawy nie powoduje spadku tutaj jakby dostarczania. No i okej, jeżeli mamy mały zespół, mamy dwie osoby, no to zazwyczaj tak jest, że to te dwie powiedzmy osoby i tak muszą szukać tej przyczyny, to naprawić, no to one nic nie dostarczają. Ale pracując w dużym zespole, kilkadziesiąt osób, no to kilkadziesiąt osób nie szuka tej przyczyny, tylko szukają ją dwie, a reszta osób nie czeka, aż oni znajdą i naprawią, tylko w tym momencie dalej pracują, bo cały czas, oczywiście tutaj bierzemy, to są systemy zintegrowane, to nie jest z jednego commitu się coś zepsuło, to się zepsuło na podstawie części systemu z jednego commitu przy współpracy z innymi, więc to też trzeba tutaj wziąć pod uwagę. Tak. Tak jest. Tak właśnie u nas tak, ogólnie to funkcjonuje. W całej, chyba nazwałbym to, miał podsumować inżynierię testowania, no to z osobnego pipeline'a, który nam właśnie mówi, że okej, okay, to testowania polega na dostarczaniu feedbacku. I jak ten feedback jest bardzo szybko, to jest idealnie. Jak ten feedback jest później, to jest trochę gorzej. A totalna klapa jest, jak w ogóle nie ma feedbacku i nie, to znaczy, że wtedy nie mamy testów. I taka prawda, a wszystko pomiędzy to tylko balansowanie pomiędzy tym, czy chcemy mieć szybki feedback i drogo, czy wolniejszy feedback, ale troszeczkę taniej. No i to też tutaj ciężko podjąć decyzję. Takie decyzje najlepiej podejmuje się po prostu w Excelu, gdzie sobie można wpisać liczby i przeliczyć, co nam się w tych konkretnych sytuacjach opłaca. Także na przykład, jakie opłaca nam się maszyny zaprząc do CI-u. Bo czasem też może się okazać, tutaj mam w sumie, jak już jesteśmy przy takim tym też performance tych testów, to taki przykład. Okej, to możemy płynnie przejść do performance'u. Maszyny, jakie powinny być na CI-u? Częsty błąd, który obserwuję. Płynnie przechodzimy do performance'u. To jest to, że mamy jednego noda slave'a CI-owego, który ma tam jest obsługiwany przez jakiegoś agenta i wszystkie nasze pull requesty są tam wykonywane. No i
Czy to jest dobre? No nie jest to idealne, bym powiedział, też nie jest dobre, ale czasem wystarczające. Dlaczego? No bo tutaj też odpowiedź leży no po prostu w architekturze systemów komputerowych. Komputer działa na określonych wątkach i tam się, czy my tam postawimy sobie izolowanych 1000 kontenerów, no to te wątki jednak są stałe, tak? Wątki są przypisane do danej maszyny i tam się żadne cuda nie zadzieją. I wiele osób, co zauważyłem, ma taki problem. To często są te pytania też na Stack Overflow zadawane. Często są o tym artykuły, co jest szybsze, czy Karma, czy Jest. Dla mnie odpowiedź jest, że szybsze jest to, co poprawniej po prostu użyjemy i jaką maszynę będziemy mieć, gdzie to poprawnie będziemy w stanie uruchomić. I teraz tak, Jest czy tam Karma, okej, wprowadzają nowy feature, kiedyś tam wprowadziły, można uruchamiać to wszystko równolegle. No i wiele osób patrzy, no to super, można uruchamiać równolegle, no to uruchomię równolegle, będzie to szybkie. No i tutaj prawda jest jednak taka, że no nie zawsze będzie to szybkie, bo techniczne możliwości naszych maszyn na to nie pozwolą. I tu jest tu taki prosty przykład. Bierzemy sobie, mamy testy w Jeście. No i mamy, powiedzmy, 8 virtual core'ów na naszym laptopie, Macu czy czymkolwiek i chcemy je uruchomić. No i tak wiemy, że jest możliwość tam równoległego uruchamiania i tak sobie myślimy, okej, no to uruchomię to względem tam zaleceń, często zalecenia w dokumentacjach różnych są takie, że uruchom liczba virtual core'ów twojego komputera minus 1, nie? No i uruchamiają. No te minus 1 oczywiście się bierze stąd, że też ten musi być ten main thread, który runner będzie uruchamiał i one działają. No i to jest super założenie, ale na przykład na CI-a, który będzie tylko i wyłącznie to uruchamiał. Na nasz komputer lokalny już niekoniecznie. No bo często my sobie uruchamiamy, tutaj chcemy, nie wiem, sprawdzić pogodę na portalu, a tutaj chcemy zobaczyć już w Jirze specyfikacje do następnego zadania, ale oczywiście cały czas też mamy WebStorma naszego otworzonego, czy inne idee, w którym też możemy już chcieć coś robić. No i tych core'ów brakuje, no bo te wszystko to, co robimy na komputerze, wymaga jakiejś mocy. I co się wtedy może dziać? No w najlepszym wypadku po prostu to wszystko będzie się ślimaczyło, będziemy się denerwować. Ale na CI-u my nie będziemy widzieć, że to się ślimaczy, nie będziemy się denerwować, ale możemy mieć różne błędy. Ja na przykład spotkałem się u nas z czymś takim, mieliśmy taki mały fuck up w projekcie. Otóż nie dogadaliśmy się chyba dobrze i za słabe EC2 były postawiane na CI-u. Żeby uruchomić takie minimalny zestaw równoległych testów w Jeście do Angulara, no to no żeby coś było równoległe minimalnie, no to ile musi się uruchomić? Dwa razy, tak? No mam na dwóch, żeby sobie uruchomić no, na dwóch instancjach. No to no, mamy dwa procesy. Trzeci proces, no to jest nasz ten main thread. No i czwarty będzie zużyty ogólnie na wszystkie rzeczy, które będą obsługiwać tego slave'a. No i to jest taki minimalny. No i my uruchamialiśmy jednak tylko na dwóch virtual core'ach. I co się działo? No dziwne błędy. Błędy, na które nie wiemy co one znaczą, odpowiedzi na nie nie ma i ktoś, kto nie wiem, nie zna. To są właśnie takie no niby podstawy, ale często no dużo osób nie zna tego, jak działają wątki i dlaczego to się mogło dziać. No to co tam się mogło stać? Przyszedł nasz test. Test się zakończył poprawnie. No i co robi test Jest czy Karma czy cokolwiek innego po poprawnym teście? Po pierwsze zrzuca do głównego wątku informację, że tam wszystko się udało, plus zapisuje wszystko to do cache'a, żeby wyniki testów, żeby móc na przykład cache już był zasilony na następny. No i zapis operacja tutaj przy Node.js'ie delegowane na bibliotekę libuv, ona przez system operacyjny zapisuje to. No i tutaj się wykrzacza, bo
ten test nie zapisuje. Ten test zrzuca do loopa, do kolejki, który czeka na wolny zasób, żeby uruchomić ten wątek zapisu, ale się nie może doczekać, ponieważ każdy nowy, który jest zwolniony, jest przez następne testy, przez następne lipki osobne zajmowany i następuje timeout i się wszystko wykrzacza. Co więcej, następuje timeout, wszystko się wykrzacza i co się dzieje z logiem? Log też się nie zapisuje, bo też nie ma wolnego wątku, żeby w ogóle log się do tego zapisał. Więc bardzo trzeba to uważać z tym, że to nie jest tak, że jeżeli podadzą nam na stronie, że nasz ulubiony runner testowy teraz obsługuje do kilkudziesięciu równoległych wykonań, tylko trzeba pomyśleć, jaką my mamy maszynę, tak? Czy my w ogóle mamy maszynę, która może to obsłużyć i co się zdarzy, jeżeli będą tam limity pamięciowe. Bo mogą dziać się różne rzeczy, więc nie wiem, ja zazwyczaj właśnie maksymalnie posiadając teraz komputer z 10 rdzeniami, uruchamiam i tak maksymalnie na dwóch te testy, na dwa procesy testowe, bo już przy większej ilości już to nie do końca może być efektywne. Bo także jeżeli nawet musimy też brać pod uwagę to, jeżeli nic tam się nie wykrzaczy, wszystko przejdzie do koniec, to każdy ten procent wywłaszczania procesów i przejścia będzie też stanowił tutaj problem i będzie stanowił o tym, że dłuższe czasy, te takie overall dla wszystkich testów będziemy uzyskiwać w naszych wynikach. Dokładnie. U mnie historia. Dla testów dałem paralel parametr 100, błąd mówiący nic, a lokalnie Mac mi chciał wybuchnąć, więc musiałem go restartować. Więc trzeba uważać. To jest fajna opcja i trzeba umieć z niej korzystać, ale właśnie ta świadomość, którą wytłumaczyłeś, Marcin, no to jest rewelacja. Super to wytłumaczyłeś. Wracając jeszcze w ogóle do wątku wydajności testów w pipeline'ach, ja bym zaczął w ogóle od podstaw, żebyśmy dobrze pisali testy, żebyśmy mokowali tak odpowiednio, żeby testy były podzielone odpowiednio, żeby nie był jeden test, jeden plik testowy, który obsługuje wszystko. To się wydaje jako taki banał, ale to ma wpływ wszystko na to, jak to się szybko wykona. To też oczywiście ma wpływ później na to, jak jest napisany nasz kod, czyli czym lepiej testy jednostkowe są napisane, to znaczy, że tym lepszy ja mamy kod, to znaczy, że też tym lepiej będzie się odpalać w jaju. Jak odpowiednio taka zapętlona mokować. Zależność, więc bardzo zachęcam do tego, ale o tym musimy wspomnieć, bo to jest fundament. Do którego Marcin, też mów. Dołączyłem. Testy nienaturalnie długo się wykonywały i tak się okazało, że coraz dłużej. I to chciałem zobaczyć, co tam się dzieje. No wziąłem sobie pojedynczy jakiś test, który się bardzo długo stwierdzenie nienaturalnie brzmi dobrze. Na note inspektora. No i niestety też się okazało, że pamięć mi wywaliło, że note mi mój nie obsłużył. No to zwiększyłem tutaj pamięć dla Node'a do 12 GB. No to dalej mi się wywalał. I tak się zastanawiałem przez dłuższy czas, co to może być. No i co się okazało? Okazało się, że jest coś takiego jak Jest Automock. Jest to feature Jesta, który bardzo nie polecam, bo jak on działa? Jest Automock działa tak, że jakikolwiek import nie napotka na swojej drodze, to będzie mokował ile wlezie, wszystko pod spodem. I jeżeli coś pod spodem napotka, to też będzie to mokował ile wlezie. Zewnętrzne biblioteki, które są duże, też będzie mokował ile wlezie. I nagle się okazuje, że te wszystkie rzeczy, one ogólnie działają, tak? Tylko że muszą te moki stworzyć się, tak? Musi to wszystko się stworzyć i po przesprofilowaniu danego testu okazało się, że załóżmy, jeżeli taki banalny test trwał 20 sekund, to 19,5 sekundy trwał proces automokowania, a pół sekundy trwało wykonanie testów, zebranie wyników, zapisanie cache'a i zwrócenie tego wyniku. I
proste rozwiązanie. Wyrzuciliśmy automoka wszędzie i jak mokowaliśmy, no to tylko mokowaliśmy te metody, te klasy, które były konkretnie w tym teście potrzebne. I jak to robiliśmy? Przez najzwyklejsze po prostu wprost mokowanie tych metod za pomocą też JestFN. I jaki był efekt? No efekt był naprawdę wielki, bo testy, które nigdy sobie nie wyobrażaliśmy, że będziemy w stanie uruchomić wszystkie 4000 testów, bo to by trwało grubo ponad dobę, no to nagle w 2 godziny zaczęły wszystkie przechodzić i można było, a pojedyncze testy można było sobie uruchamiać w mgnieniu oka na lokalnych środowiskach także. Więc także trzeba uważać na funkcje, które też Jest Automog bardzo fajnie brzmi, bardzo ma fajny opis, ale w rzeczywistości nie do końca jego działanie jest takie, jak pewnie byśmy chcieli. No i to jest super tip dla słuchaczy. Sprawdźcie, czy nie macie czegoś takiego. Kontynuujemy, bo już rozmawiamy godzinę 19, jeżeli się nie mylę, ale dokończmy ten wątek, bo to jest coś, czym się na pewno większość z nas będzie napotykać. Jeżeli chodzi o wydajność, no to tak jak już też wspomniałem, jakość testów, co my w ogóle używamy, biblioteki trzecie, w jaki sposób mokować, to ma wielkie znaczenie. Wykorzystanie opcji Parallel, o której też wspomniał Marcin, i świadomość tego, jak to funkcjonuje, jak to można wykorzystać. Ale na pewno mamy jakie jeszcze możliwości, żeby je przyspieszyć. Chociażby w pipeline, no to na pewno możemy dodać agentów, powiększyć zasoby. Tutaj będziemy na pewno sobie to rozszerzać o poszerzanie, tak, jakby w 2 poziomach zasobów i agentów, tak, jakby inne możliwości, co nam daje. Kamil, tutaj chcesz jeszcze dodać? Tak, bo tutaj Marcin to, o czym powiedział, pionowe, takie tutaj skalowanie akurat horyzontalne, tak, poziomy, gdzie dodajemy tych wątków, tak, uruchamiamy cały czas na jednej maszynie. My akurat w projekcie zastosowaliśmy pionowe, no, zawsze to się te kierunki mylą. My natomiast mieliśmy tak kwestię, to co ty mówisz, Szymon, dokładania agentów. No i mieliśmy ograniczoną pulę bodajże chyba 20 agentów, no i po prostu tych agentów zaczynało nam brakować. No, a nie mogliśmy ich rozszerzyć, no bo to akurat były agenty self-hosted, czyli to były C2, za które po prostu płaciliśmy. One miały jakieś tam swoje parametry, no i była jakaś tam określony ich koszt na koniec miesiąca, tak? Nie mogliśmy tego rozszerzyć, musieliśmy się jakby w ramach tych agentów zmieścić, ale zaczęliśmy tak analizować, po co tak naprawdę nam są te C2. I okazało się, że te C2, one są skonfigurowane pod nas, tak? One mają dostęp do naszego API, tam są były odpalane wszystkie testy, ale jak sobie zaczęliśmy analizować, to stwierdziliśmy, że okej, fajnie, że te C2 są skonfigurowane, mają dostęp do API, bo odpalamy tam te testy end-to-end zintegrowane. Ale my na tych EC2 też odpalaliśmy testy unitowe, testy komponentowe, testy zamokowane. I one nie potrzebowały tego dostępu do tych serwisów zewnętrznych, tych integracji dalszych, tych z innymi serwisami firm trzecich. Nie mogliśmy dokładać EC2, więc popatrzyliśmy sobie, okej, to może te testy frontendowe, które są zamokowane, które są testami komponentów, po prostu odpalmy na jakby mniej złożonych maszynach. No i wtedy sobie zrobiliśmy osobną pulę, akurat tutaj Microsoft Hosted Agents z Azure DevOps, i odciążyliśmy te pipeliny, te maszyny, i te, na których były odpalane pipeliny, odciążyliśmy jakby cały zespół, bo wszyscy z tego korzystali, nie tylko zespół frontendowy, ale backendowcy i też zespół data, to odciążyliśmy, a my dostaliśmy takie swoje poletko, na którym były odpalane te, no można powiedzieć, najprostsze testy. Więc tutaj takie też zrozumienie tego, że nie wiem, gdzieś możemy mówić, okej, to dołóżmy więcej tych maszyn, dołóżmy ich więcej, ale musimy popatrzeć sobie też, jak one są skonfigurowane, bo może niekoniecznie nam są takie maszyny potrzebne. Więc
dokładają, jakby to chyba takie jest najprostsze rozwiązanie. Jeżeli chcemy odpalić więcej pipeline, to po prostu dołóżmy więcej maszyn. No, ale mój wniosek jest taki, że popatrzmy też, jakie te maszyny dokładamy. Jak najbardziej ma to sens. Ja myślę, że zmierzamy ku końcowi. Ja bym chciał na samym końcu jeszcze poruszyć temat, którym Enix mocno się chwali. Temat, gdzie twierdzi, że jako jedyny tool frontendowy ma zaimplementowane tą funkcjonalność. Skrótu zapomniałem. Distributed. Tak, dokładnie. Marcin, pamiętasz, jak to się rozszerza? Chodzi o rozproszone wykonywanie jakichś skryptów po prostu. Co Enix daje możliwość wykorzystania poprzez ichniejszego clouda, ale można to też zaimplementować samemu. Jak się reklamuje w ogóle z tym Enix? Reklamuje się tak, że testy w pipeline'ach dobrze skonfigurowane, które trwały godziny, poprzez wdrożenie tego distribute, nie pamiętam nazwy, czyli rozproszonego wykonywania skryptów, zmienia się w czas wykonywany w minuty. I to jest coś, co jeżeli chodzi o mnie, ja chcę przetestować u siebie. Najpierw zweryfikować to wdrażając nie poprzez clouda, który jest po prostu płatny od Enix Clouda, ale poprzez własne rozwiązanie, czyli wykorzystać ten tooling i stworzyć to i wdrożyć. Bo dla mnie brzmi jak game changer, jeżeli chodzi o wykonywanie testów. Bo w przypadku buildów to troszeczkę by było więcej zabawy, ale też raczej proste do wykonania. A w przypadku testów, to co my zrobiliśmy? Okej, to jest też parę podejść. Dla testów. Mamy wykonywanie na CI. My się też skalujemy wszerz. My stawiamy per każdy pull request idzie i per każdy build na danym pull requestie idzie nowa EC2, która się stawia i ona to wszystko wykonuje. No i okej. Okay. I teraz te testy długo by się wykonały, no bo taka nowa EC2, która się stawia, ona jest nowa, wyizolowana, ona nie ma żadnego cache'a, tam wszystko idzie od nowa. No i teraz fajnie jakby było, gdyby ona jednak miała tego cache'a, tak? No to mam, tutaj są i rozwiązanie z multi-attached EBS-ami, albo po prostu z Elastic File Storage i poprzez zwykłe połączenie NFS podpina się katalogi, gdzie są te skrypty. No i w tym momencie każda nowa EC2, która wstaje, korzysta już z dysku, na którym ma zapewnionego cache'a. I co więcej, w tym momencie, jeżeli różni deweloperzy sobie pracują, bo u nas też tych kilkadziesiąt przed release'ami pull requestów frontowych dziennie, bo zespół jest duży frontowy. No i każdy deweloper teoretycznie powinno być tak, im więcej żre zasobów to wszystko i jest ciężej, jeżeli to by był jeden Jenkins, ale jest łatwiej, no bo każdy, kto uruchomi, no to od nowa nagrzeje cache'a. I to jest to, co też właśnie mamy wprowadzonego pipeline'a, który specjalnie w każdej nocy jest uruchomiony, bo on w tym momencie bierze wszystkie zmiany razem, które były danego dnia zrobione, leci bez, on nie korzysta z cache'a, tylko leci przez wszystkie testy i uruchamia je od nowa i nagrzewa cache i rano już dużo testów, które mamy uruchomić, no to mogą być brane z tego cache'a. A cache jest po prostu zwykły. I tutaj nawet mi nie chodzi o cache'a tego od Enixa, tylko cache'a jestowego. Bo cache Enixowy ok, fajnie się sprawdza, ale na poziomie cache'a samego jesta też fajne rzeczy właśnie można tutaj potuningować. I mimo, że na przykład coś nie jest ze sobą affected, ale się nic nie zmieniło, no to cache jestowy może jednak też tutaj zadziałać, pomóc nam i te rozwiązanie jest naprawdę jak najbardziej takie proste.
Tutaj Enix robi jeszcze jedną fajną możliwość, tutaj ten Enix Cloud, że tego distributed cache'a wprowadza także dla deweloperów. Więc w tym momencie deweloper, który u siebie na komputerze chce uruchomić testy, no to może skorzystać sobie z tego, co już się, co już tam się zadziało. Tego nie mamy, zdecydowaliśmy się, że nie chcemy czegoś takiego u siebie robić, ale jak tutaj pewnie słyszycie, to też by było proste, tak? Logujemy się u siebie na nasze konto AWS-owe, podpinamy na komputerze i robimy sobie linka symbolicznego, czy połączenie, czy znaczy linka symbolicznego, no na połączenie do połączenia poprzez NFS do naszego Elastic File Storage'u. I mamy to samo osiągnięte, tak? Bo w tym momencie i my korzystamy z tamtego zasobu i korzystamy ze swojego. Nie zdecydowaliśmy się na to, bo nie chcieliśmy wprowadzać tej takich też komplikacji, że każdy jednak deweloper by musiał się logować, nie każdy byłby z tym zaznajomiony, plus najpierw pewnie by trzeba było sprawdzić, jakie tutaj by były koszty połączenia, plus problem z tym, że mamy z VPN-em na to, ale jest to do zrobienia. Super, to są te rzeczy, które tak jak mówię, ja u siebie muszę przetestować. Kończymy, bo rozmawiamy, już patrzę ile. Rozmawiamy godzinę 30, a mieliśmy rozmawiać 30 minut. Bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnym odcinku i że będziecie mieli kolejną fajną wartość do przesłuchania i zweryfikowania. Dzięki, cześć.